żyć. Dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat komunikacji między serwisami, czyli porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób można pożegnać się z restem i przywitać tak zwany gRPC. Na początek tutaj pytanie kontrolne. Ilu z Was używało resta, pisało coś z restem, miało z nim do czynienia? Super. A teraz ilu z Was miało do czynienia z gRPC? Parę osób. Super. To dzisiaj się dowiecie, czym to jest, z czym to się je, jak to działa, czy warto się w ogóle przyglądać tej technologii, czy nie warto, skąd ona się wzięła i do czego możecie ją wykorzystać w swoich projektach. Ja się nazywam Paweł Rekowski, w IT siedzę już jakieś dobre 10 lat, może już nawet trochę więcej. Obecnie jestem liderem zespołu deweloperskiego w Emagu, pracowałem też dla Allegro, Offeri i kilkunastu tam innych firm. I między innymi ostatni rok spędziłem w BlaBlaCarze i dzisiejsza prezentacja będzie właśnie o case'ie z BlaBlaCaru, gdzie do komunikacji stwierdziliśmy, że użyjemy takiego narzędzia, właśnie takiego protokołu jak gRPC. Kto zna w ogóle BlaBlaCar, kto jeździ, używa? No parę osób. Polecam. Fajny serwis, łączy pasażerów z kierowcami. Możecie dostać się w dowolne miejsce na świecie. Trochę mi będzie prezentację ucinać, więc później też będziecie mieli dostępną prezentację w formie takiej kompletnej, nieuciętej. Dobra, ale potrzebujemy trochę kontekstu, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię i o co tak naprawdę chodzi. Sam BlaBlaCar obecnie ma jakieś 45-50 milionów użytkowników, którzy regularnie z tego serwisu korzystają i to cały czas rośnie. Działa to w kilkudziesięciu krajach i co tutaj ważne, ważna jest skala. Czyli wizja BlaBlaCaru na następne 3-4 lata to jest osiągnięcie poziomu miliarda użytkowników aktywnych. To jest skalą już potężną i też potrzebujemy odpowiednią rurę do tego, aby tą komunikację między serwisami zachować. Komunikację, tak jak na co dzień stosujecie komunikację restową, no to wiecie, że ona ma swoje plusy, swoje minusy, problemy i też przy pewnej skali zaczyna się robić ciekawie. Komunikacja między serwisami jest wyzwaniem takim codziennym. Jeżeli mieliście do czynienia z restem, no to prawdopodobnie mieliście do czynienia też z mikroserwisami, ale sprawdźmy. Ile osób używa mikroserwisów, gdzie mikroserwisów rozumie więcej niż 3-4 usługi połączone ze sobą? Okej. Okay. Czyli wiecie, z grubsza wiecie, o co chodzi. W przypadku osób, które nie wiedzą, jeżeli też łączyliście się, komunikowaliście się po reszcie, no to sens jest teraz taki, żeby wziąć usługę A, połączyć z usługą B i sprawić tak, żeby ona się dogadała, potrafiła wysłać te komunikaty w jedną stronę, komunikaty odebrać i to wszystko, żeby miało ręce, nogi i działało. Więc weźmy sobie taki przykład. Załóżmy, że mamy cztery serwisy, w których muszą się jakoś dogadać. Jest tam serwis ABCD, jeden ma dane użytkownika, jeden ma jakieś płatności, inny jakieś tam wycieczki, a inny jeszcze coś innego. No i są cztery osobne systemy, które odpowiadają za to, że po pierwsze one muszą żyć, po drugie one muszą się ze sobą komunikować w jakiś sposób. Więc co? Możemy użyć resta. Resta znacie, więc wiecie, proste, miłe, sympatyczne narzędzie do komunikacji po HTTP-ie. Wysyłam z reguły JSONy. Osoby, które na przykład mają większe zapędy masochistyczne mogą używać XML-i, kto co lubi. Można użyć API, super. Ale takie API w przypadku resta no, ma też pewne swoje problemy i ograniczenia, zwłaszcza jeżeli zespoły, które pracują nad danym produktem, nad różnymi mikroserwisami, działają w różnych lokalizacjach, niekoniecznie dobrze się ze sobą dogadują i może się okazać, że coś, co API zwracać powinno, niekoniecznie zwraca. Wtedy z reguły macie problem, bo rest jak to rest, zwraca JSONy, czyli zwykłą PHP-ową tablicę. Jeżeli coś do tego chcecie dodać, nie ma problemu, dorzucacie kolejne pole, super. Problem w tym, że usługa, która to odbiera, no niekoniecznie już o tym musi wiedzieć. I żebyśmy mieli taką jeszcze jasność, pytanie, komu się zdarzyło w waszej historii, że używaliście jakiegoś API, które nagle się zmieniło i przestało wam działać? Popularne, nie? Typowy przykład, kiedy używamy jakiegoś API, no bo coś trzeba było zmienić, coś trzeba było dodać, nie ma problemu. Mamy zwykłą tablicę PHP-ową, możemy dorzucać tam, co nam się żywnie podoba i teraz, kiedy korzystamy z innego API, może być z tym problem. Nie ma tu właściwie żadnego związania między jedną usługą a drugą. No, można to zrobić lepiej. Można to zamiast
danych takich tabelarycznych, zapakować sobie nasze dane w value objecty, no wtedy już, żeby to zmienić, no już jest trochę gorzej. Trzeba się napracować, trzeba te obiekty rozszerzać. Co lepsze, możemy je dystrybuować, możemy wrzucić je do osobnej paczki kompozerowej, dzięki czemu inne usługi mogą sobie tą paczkę pobrać. Mamy spójne modele w ramach całego naszego ekosystemu serwisów. No ale czy to jest na pewno dobre, czy to jest wystarczające? Okazuje się, że jeżeli mamy mikroserwisy, które są w PHP, czy w ogóle serwisy, które są w PHP, super, nie ma problemu. A ile z Was pisze, czy pracuje w ekosystemie, gdzie jest więcej niż jeden język używany? Też Was trochę jest. Więc pójdźmy trochę dalej. Jak teraz zachować komunikację odpowiednią, kiedy tych serwisów mamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, z czego część jest napisana w PHP, część jest napisana w Javie, część jest napisana w Go, a część jeszcze w Pythonie. To już nie jest takie proste, ponieważ zwykłe proste obiekty PHP-owe no, nie posłużą nam za kontrakt między jednym serwisem a drugim, a jednak one muszą się dogadać, a zależałoby nam na tym, żeby komunikacja między tymi serwisami raz była szybka, a dwa była stabilna, żeby nie było sytuacji, że coś do tego API może się zmienić, w tym API może się zmienić bez naszej wiedzy, czy może się wydarzyć sytuacja, że ktoś coś dokłada, a my o tym nie wiemy. Więc przychodzą z pomocą nam kontrakty, tylko pytanie, jaki kontrakt? O co właściwie chodzi? Jeżeli mamy API, pracujemy w jednym teamie, no to my mamy swój sprint, mamy swoje deadline'y, mamy swoje rzeczy do zrobienia, do dostarczenia. I to, że innemu zespołowi coś się gdzieś rozsypie na końcu świata, no już niekoniecznie musi nas interesować, bo może się okazać, że z biznesowego punktu widzenia mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Więc żeby zachować ten kontrakt, no przydałyby się tam też narzędzia. Jest dalej jeszcze jedna rzecz w związku z komunikacją. Jak mówimy o komunikacji po reszcie, no to mówimy o komunikacji przy użyciu HTTP. HTTP jak działa, myślę, że wszyscy wiecie. Wysyłamy żądanie, czekamy na odpowiedź. Żądanie, odpowiedź. Jedno, drugie. Problem jest tutaj taki, że no mamy jakąś ograniczoną liczbę requestów, które możemy obsłużyć. Tak w przypadku kilku milionów możemy się oczywiście rozskalować i mamy kilka milionów requestów na swojej aplikacji, no i powiedzmy, że jest wszystko ok. Ale przychodzi nam też z pomocą nowy protokół, HTTP2, który już działa jak szyna dwustronna. Mamy komunikację dwustronną, do tego mamy komunikację binarną, która jest dużo szybsza. I jak szybsza? Zobaczycie na końcu. Pytanie, kto używa HTTP 2 u siebie w projektach? Parę osób. Polecam się zainteresować tym tematem, bo to jest jeden z prostszych sposobów, jak możecie przyspieszyć komunikację u siebie między serwisami. I teraz musicie sobie zadać bardzo ważne pytanie. Czy w waszym ekosystemie komunikacja, która aktualnie jest zbudowana nareszcie, czy wystarczy? Czy działa dobrze, czy może szwankuje, potrzebujecie większej skali, albo macie ambicje na osiągnięcie takiej ilości, jak w case'ie BlaBlaCaru, czyli miliard użytkowników, które korzysta z tego serwisu. Ruch, który będzie tutaj wygenerowany, będzie odpowiednio większy, no i tutaj może się okazać, że potrzebujecie dużo większej skali i dzięki temu też będziecie mogli użyć takiej technologii jak gRPC. No bo jeśli nie REST, no to dużego wyboru specjalnie nie ma. W przypadku BlaBlaCaru wybraliśmy technologię gRPC od wujka Google'a. I gRPC przede wszystkim to jest framework. To jest framework do komunikacji między serwisami. Co lepsze, jest to framework, który umożliwia komunikację między serwisami pisanymi w różnych językach, dostarczającym jedną warstwę komunikacji, czyli protobufa. Można skorzystać też z innych, jak domyślny jest protobuf i też Wam pokażę, jak to wygląda, z czym to się je i co to daje. I dzięki temu możemy komunikować serwisy w różnych językach ze sobą. Działa to szybko, miło i przyjemnie. I wygląda to mniej więcej tak. Mamy serwer gRPC, który jest wystawiony. Problem polega na tym, że niekoniecznie to działa w przypadku PHP, no bo PHP nie jest stanowe i potrzebujemy jakiegoś innego języka. Dlatego osoby, które mają serwisy tylko i wyłącznie w PHP, prawdopodobnie ta technologia nie będzie dla Was. Musicie to sprawdzić, przetestować, czy ma to ręce i nogi. W przypadku BlaBlaCaru było tak, że
Serwer gRPC stał na usługach po stronie Java. Dalej generowane są tak zwane staby, które można dostarczać do czy paczek PHP-owych, czy Pythonowych, do wszelakich języków są napisane generatory, dzięki czemu też nie musimy martwić się o to, że kod, który piszemy, czyli nasze API, nasz kontrakt między jedną usługą a drugą, będzie różny w różnych serwisach, do tego jeszcze w różnych językach. Nie, będziemy mieli dokładnie to samo dostępne, niezależnie od tego, czy mamy usługę w Javie, czy mamy usługę w Rabim, czy mamy w PHP-ie, nie ma to totalnie znaczenia. Wysyłane są requesty po protobufie, czyli tutaj pod spodem mamy HTTP 2, dlatego też o nim wspominałem, czyli pod spodem mamy wielką rurę, która przesyła dwutorowo dane w jedną i w drugą stronę równolegle, co też daje nam bardzo fajne efekty. Stawiając takie gRPC po środku, język nie ma dla nas totalnie znaczenia. Możemy pisać swoją usługę w PHP i bez problemu możemy się skomunikować z innym teamem, który pisze usługi w Javie, Pythonie, w Go, nie ma tutaj absolutnie znaczenia. Dzięki temu możemy zachować też kontrakt na naszym API. Możemy całą komunikację przerzucić właśnie na protobufa, dzięki czemu nie mamy tego problemu, że ktoś API zmieni, a my o tym nie będziemy wiedzieć, albo nie będziemy wiedzieli, co tam się stało, ponieważ gRPC samo w sobie, kiedy definiujemy ten kontrakt, nie możemy go cofnąć wstecz, nie możemy z niego rzeczy usunąć. Jest to pewna sytuacja, że kiedy API się rozrasta, dochodzą nowe rzeczy, dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba posprzątać i nie da się tutaj zrobić tego w taki sposób, że zmieniamy jakieś elementy, zostawiamy to, co nam potrzebne, musimy stworzyć to na nowo. Przy warstwie komunikacji, gdzie mówimy o gRPC, głównym językiem, sposobem komunikacji jest tak zwany protobuf. Protobuf polega na tym, że definiuje się bardzo, bardzo prosty pliczek odpowiadający konstrukcji mniej więcej klas PHP-owych. Czyli definiujemy sobie wersję, z której chcemy skorzystać. Jest aktualna wersja protobufa, jest to wersja 3. Dajemy nazwę paczki, czyli to jest odpowiednik namespace'a w PHP. Tak samo dzięki temu generowane są paczki o zadanym namespace'ie. I możemy tworzyć sobie message, czyli de facto coś, co jest później konwertowane do obiektów. To nam wygeneruje klasę PHP-ową, dzięki którą możemy wpiąć do swojego systemu i używać do komunikacji z innymi serwisami. Co dobre, mamy jeden generator, który możemy wpiąć sobie do Bambu, dzięki czemu zostaje w cały proces generowania i jakby obsługi tego można zautomatyzować. Dostajemy paczki do PHP-a, dostajemy paczki do Javy, do dowolnego języka, jakikolwiek jest Wam potrzebny w Waszej firmie, w Waszych projektach. To, co już mówiłem, to, że komunikacja po gRPC jest dwustronna. Dzięki temu można uzyskać dużo lepsze efekty na komunikacji, na wymianie danych między serwisami. Można wyciągnąć dużo więcej z połączenia HTTP, niż jest to w sytuacji REST-a, kiedy używamy jeszcze HTTP-a jedynki. I teraz pytanie, jak zacząć? Jak się za to zabrać? Czy to jest trudne, czy nie? Czy warto w ogóle na to zwracać uwagę? Żeby zacząć, potrzebujecie PHP-a najlepiej wersji 7. gRPC działa od, jak dobrze pamiętam, chyba 5.6. Potrzebujecie dograć moduł PHP gRPC do PHP. Z GitHuba ściągacie sobie protobufa, który udostępnia też takie narzędzie protoc, które jest de facto kompilatorem plików protobufowych, które później wykorzystuje się do komunikacji po gRPC. I tutaj pojawia się też problem, że potrzebujecie jednak jakiegoś klocka, który będzie obsługiwał waszą komunikację jako serwer. Może to być usługa javowa, może to być jakaś część frontu w nodzie, w zależności od tego, co macie do dyspozycji. Nie jesteście w stanie wystawić serwera gRPC bynajmniej na tą chwilę, używając samego PHP-a. To jest takie ograniczenie. I musicie pomyśleć, czy to ma sens, żeby dokładać jakieś kolejne klocki, czy niekoniecznie. Definiujecie sobie tak zwane serwisy. Serwisy w protobufie, czyli to, co mamy tutaj, jest to definicja naszego endpointu. Czyli tworzymy sobie
taki user service, powiedzmy, że chcemy pobrać, stworzyć sobie serwis, który będzie udostępniał dane użytkowników. Więc tworzymy sobie taki serwis, który stworzy nam de facto obiekt user service, który będzie miał metody, czy nasze endpointy, to RPC, które jest tutaj, to jest tak analogiczne do końcówki z restowej. Czyli że mamy URL-e, tutaj się odnosimy do konkretnej klasy, przez to, że to później to jest generowane do postaci binarnej i jest to przesyłane przez gRPC. Dalej możemy tworzyć sobie obiekty, przeróżne konstrukcje i to, co widzicie tutaj, te cyferki 1, 2, one są inkrementalne, to jest kolejność, pozycja danego elementu w message'u. Ponieważ jest to protokół binarny, w momencie, kiedy dodajemy kolejne elementy, nie możemy już zmienić ich kolejności, nie możemy ich usuwać. Możemy dodawać tylko następne. Takie jest też wymaganie. Dzięki temu zyskujemy szybkość, a jeżeli zrobimy bałagan na początku, po prostu będziemy musieli to edytować i dodawać czy kolejną klasę, kolejny de facto nowy serwis, który będzie nam obsługiwał, czyli wersję kolejną, ponieważ możemy to w ten sposób wersjonować. Tutaj to ucięło, mamy do dyspozycji protoka, czyli mały programik, który wygeneruje nam takie klasy, jakie chcemy, czy to klasy PHP-owe, czy to klasy Java-owe, czy wszystkie, jakich potrzebujemy. Wystarczy wrzucić proste polecenie, które możemy wrzucić do Bambu czy dowolnego innego systemu, który będzie nam budował nasz projekt. Dzięki temu z automatu dostajemy najświeższe wygenerowane klasy z naszych protosów. Dalej potrzebujemy... Nie wiem, czy da się coś zrobić, ale chyba nie. Dalej potrzebujemy prostej klasy klienta, czyli małej klasy PHP-owej, która będzie wykorzystywać ten user service, który tutaj widzicie. To jest ten user service, który został wygenerowany z protobufa i na nim wołamy nasz endpoint, czyli getUser, który przyjmuje wartości, które podamy mu w definicji. Żeby go stworzyć, ten user service client, jest to klasa wygenerowana, ona potrzebuje dwóch rzeczy, właściwie trzech. Potrzebuje endpointa, czyli potrzebuje adresu naszego serwera gRPC, z którym ma się komunikować. Potrzebuje credentiali, które no, wypadałoby zrobić trochę lepiej niż stworzyć insecure. W tym wypadku przekazujemy uprawnienia, ewentualnie jeszcze jakieś ustawienia, parametry. Łączymy się z serwerem gRPC i od tej pory możemy już się komunikować. Co fajne, w przypadku, tak jak w przypadku REST-a, mamy komunikaty błędów oparte o kody odpowiedzi. Tak w przypadku requestów po gRPC mamy do dyspozycji kody błędów, które są również ustawione, opisane statycznie w dokumentacji, które później możemy zmapować sobie na wyjątki w naszej aplikacji. Dalej zostaje nam utworzenie obiektu tego klienta, podłączenie się do serwera i możemy już korzystać z naszego klienta, czyli komunikować się po gRPC z naszymi usługami. Także proste, miłe, nie wymagające dużego zaangażowania. Jest jednak kilka problemów, z którymi się spotkaliśmy, których też warto pamiętać, bo są to rzeczy teoretycznie proste, małe i głupie, ale zżerały nam trochę czasu i zastanawialiśmy się, o co chodzi, ponieważ też niektóre komunikaty błędów, które będziecie dostawać z gRPC, mogą nie być też takie oczywiste, że coś wam wybuchło w konkretnym miejscu i doprowadzi was do konkretnego rozwiązania. Pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać, to to, że pliki protosowe, definicje protosowe, one są składane do klas i obiektów, dzięki czemu mamy do dyspozycji klasy, czy to w PHP, czy w Javie, czy w dowolnym języku, ale one są przed wygenerowaniem takich klas, takich obiektów, one są spłaszczane. Co nam generuje taką sytuację, że kiedy chcemy sobie zbudować taki plik commonowy, chcemy zbudować sobie takie enumy, które będą nam określać stałe definicje w klasie. Tak jak przykład, nie wiem, mamy języki, mamy jakąś listę krajów, czy nawet płeć naszego użytkownika. I mamy zawsze sytuację taką, że jakiejś wartości może nie być, bądź może być nieznana. Na początku stwierdziliśmy, dobra, to jest enum, to damy jako pierwsza wartość, musi być jako zerowa wartość w definicji
Enuma w protobufie, trzeba coś podać. To jest też takie ograniczenie, więc najłatwiej podać taką stałą unknown. Nieznane, nie wiemy, co to jest. Wydaje się proste, tylko że na samym końcu, kiedy protok składa nam te pliki, które następnie służą do wygenerowania klas PHP-owych, pojawia się błąd, ponieważ one trafiają do tego samego namespace'u, dzięki czemu wywala nam się cała aplikacja. Te pliki zostaną wygenerowane i okaże się, że te wszystkie anony wpadają jakby na jedną płaszczyznę. Można z tym zrobić dwie rzeczy. Można albo zagnieździć je w jakichś message'ach, dzięki temu mamy zagnieżdżenie enumeracji w konkretnych klasach, w których chcemy je używać, tylko jeżeli one są globalne dla całego projektu, niekoniecznie warto to mieszać. My zastosowaliśmy prefiksy, zadziałało w momencie spłaszczenia tych danych, okazało się, że bez problemu protok jest w stanie wygenerować prawidłowe obiekty, dzięki czemu można już zachować komunikację poprawną. Druga sytuacja, o której warto pamiętać, to przekazywanie danych, zwłaszcza kiedy patrzymy na dużą skalę. Kiedy weźmiemy sobie UID key, ktoś nie wie, czym jest UID? Wiecie, no UID, unikalny identyfikator unikalny identyfikator, który wygląda mniej więcej tak. I teraz możemy to trzymać jako stringi. Problem polega na tym, że jednak string jest dość długi. Kiedy mówimy o miliardach requestów, to przesyłanie tych stringów jest no, kilka razy większe niż przesyłanie tego w sposób binarny. I teraz, kiedy mamy do czynienia z serwisami, do komunikacji między serwisem, który jest w Javie, a który jest w PHP, to najwygodniejszym i takim domyślnym sposobem przekazywania UID-ka w Javie jest: weźmiemy najbardziej znaczący bit, najmniej znaczący bit, wyślemy go dalej, będzie fajnie. No okazało się, że jednak konwersja bitowa między Javą a PHP no, działa zupełnie inaczej i nie da się tego odtworzyć po stronie PHP. Na całym szczęście okazało się, że możemy używać przesyłu samych bitów i po stronie Javy, i po stronie PHP. Na końcu wpadało to do MySQL-a, gdzie bo to trzymane też jako dane bitowe, dzięki czemu transfer i przesył tych danych, czyli w tym wypadku ID-ka użytkownika, które no de facto jest wykorzystywane wszędzie, w każdym requestie, w każdym miejscu i w każdym kolejnym serwisie, który z tego miał korzystać, dało się zrobić i było możliwe. Także pamiętajcie, że kiedy łączycie serwisy, które są w różnych językach i pracujecie z jakimiś danymi binarnymi, niekoniecznie może się okazać, że czy to po stronie PHP, czy po stronie Javy, czy po stronie jakiegokolwiek innego języka, to wam zagra. Może się okazać, że niekoniecznie. I teraz, zmierzając już do brzegu, pytanko do was. Poznaliście mniej więcej koncepcję gRPC, jak to wygląda, jak to złożyć, jak to działa. I teraz, jak myślicie, o ile szybsze, czy w ogóle szybsze, było to rozwiązanie w stosunku do REST-a? Strzelajcie. 100 razy. To da więcej. O dwójce. Pięćset razy. To da więcej. No to trochę, to może co po niektórych zmartwię, ale wyniki wyglądały mniej więcej tak. Czyli mamy 4-3 milisekundy po stronie resta. Jakby te dane zostały pobrane w taki sposób, że przy komunikacji mieliśmy tak, trzy usługi. Jedną usługę niezależną, która by służyła do wysyłania i odbierania danych, usługę do pobierania danych użytkowników, która używała protokołu gRPC i usługę do autentykacji, która używała zwykłego resta. Mam pytanie, to było HTTP 2, a po HTTP 1 też macie statystyki? Nie, takich statystyk niestety nie mam. W przypadku resta 4,3 milisekundy, w przypadku gRPC praktycznie 3 razy szybciej. Także opłacało się przy dużej skali. To chodziło o skalę jakąś, czy to pojedynczy request?
Tu chodziło o wywołanie pojedynczego requestu w sytuacji, kiedy te usługi były rozskalowane na trzy instancje i każda z nich przyjmowała mniej więcej 150 requestów na sekundę. Nie? Także taki był czas odpowiedzi w przypadku i Resta, i gRPC. Wiesz co, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo byś chciał to... Kilkanaście. Tak mniej więcej kilkanaście, tak 16, 17, coś takiego. Raczej nie więcej. Także w przypadku Resta okazało się, że jednak zastosowanie gRPC dało naprawdę bardzo fajnego boosta. Co ważne, w tej chwili jest to też na poziomie wdrażania, ponieważ jest to, są to dane na usługach wewnętrznych, komunikacji wewnątrz całego stacku i nie jest to jeszcze odpalone na, powiedzmy, na pełnej mocy. Także szacunkowe testy, które robiliśmy, to spokojnie, w tej chwili to są rozskalowane na trzy instancje, każda instancja przyjmuje około 150 requestów na sekundę, co też nie jest dużo. Spokojnie to rozwiązanie powinno wytrzymać nawet stukrotnie większe obciążenie i do tego poziomu testy robiliśmy, nie robiliśmy testów maksymalnych, czyli może wytrzymać więcej, tego wam nie powiem, musicie sprawdzić, jeżeli tą skalę macie u siebie większą. Nie wiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Do tego poziomu bez problemu. O ile wam się zmniejszyła infrastruktura? O ile się zmniejszyła? Tak na dobrą sprawę wcale. Znaczy infrastruktura się może nie tyle co zmniejszyła, ponieważ tutaj zyskujemy czas na połączeniu między serwerami, nie? Na połączeniu między jedną usługą a drugą. Nie? Więc jakby nie zmniejszaliśmy też ilości przez to. Nie? Finalnie może da to jakąś oszczędność, ale to jest, tak jak mówiłem, aktualnie w fazie wdrażania. To działa, te dane, które widzicie, to są dane produkcyjne. Nie? Także to już działa na produkcji, ale w dość ograniczonej skali. Nie? Także w momencie, kiedy to już pójdzie całościowo, myślę, że da się też zaoszczędzić na samym fakcie zaoszczędzenia mniej więcej trzykrotnego połączenia między jedną usługą a drugą. Nie? Także podsumowując, musicie się pomyśleć, czy w przypadku waszych serwisów, waszych produktów warto to wykorzystać, czy macie skalę też odpowiednią, czy warto zainwestować czas, energię, środki na to, aby wdrożyć tą technologię u siebie, czy macie taką możliwość, czy macie komunikację między różnymi usługami, ponieważ pamiętajcie, że jeżeli każdy z was tego Resta jednak używał, czuje się w nim dobrze, może się okazać, że jeżeli nie macie dużej skali, to wam nic nie da. Także zastanówcie się dobrze, czy ma to ręce i nogi, czy warto się za to zabrać. Jeżeli macie duże wyzwania, to polecam, ponieważ jest to tego warte. Jak widzicie, trzykrotne zmniejszenie ruchu daje naprawdę bardzo dużo, bo dzięki temu spokojnie można obsłużyć dużą większą ilość requestów. Także jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Czy mierzyliście trafik i przepływ danych? Bo protokół buffer to nie jest tylko czas, nie? Odpowiedzi. Tutaj jest przesłanie danych przez dane, a nie... To było mierzone od jednego punktu do drugiego, nie? Aż od wysłania requestu do odpowiedzi. Nie? Znaczy wysłania, otrzymania requestu, nie? Wiesz co? Mam tylko dane z połączeń, nie? Dziękuję.